wahałem się dzisiaj od czego zacząć tą naszą rozmowę. Miałem w opcji dwa tematy. Jeden cięższy, drugi lżejszy i zgadnij, który wybrałem. Tak, ten mam lżejszy. Nadzieję, że ten lżejszy. Cieszę. Tak, ten lżejszy, bo ten cięższy też poruszymy, ale to chyba będzie krótka wzmianka. A ten lżejszy jest taki, że ostatnio jak mam chwilę wolnego czasu, poświęcam ją na takie różne lifestyle'owe bzdury do poczytania i wpadłem na taki artykuł, w którym jest wyszczególnionych 5 punktów i ponoć każdemu człowiekowi przynajmniej jeden z tych punktów zdarza się przyśnić. Chodzi o sny, o tematykę snów. I zaraz ja ci przeczytam mniej więcej, jaka to jest tematyka, a ty mi powiesz, czy coś takiego ci się w ogóle śni, czy miałeś w tym do czynienia. O, damy. No dobra. Jeszcze to jest damy. Spadanie. To jest chyba dosyć popularne, bo ja spadałem nieraz. O Jezus, bardzo często. No. Może nie bardzo często, ale przydarzało. Drugie to jest latanie. A co trzecie nie? To jest chodzenie na golasa podczas śnienia. No w śnie, tak? No jasne. Czwarte, że ktoś ci ściga, to chyba też jest popularne. Tak. Coś, ktoś. I piąte, no. że po prostu chce ci się siku i budzisz się z tym, że chce ci się siku. No to nie wiadomo, czy to sen. Tak, tak, tutaj jest to napisane, bo do każdego z tych punktów jest oczywiście uzasadnienie jakiegoś tam specjalisty od psychologii snu i tak dalej. I rzeczywiście jest to powiązane ze sobą, jak ci się chce sikać w śnie, to zazwyczaj tak naprawdę chce ci się sikać i lepiej się obudzić na czas. Ale tak, no mają to, ma każdy z tych punktów ma swoje jakieś tam wytłumaczenia. Na przykład to spadanie ponoć oznacza, że tak naprawdę martwisz się nad utratą kontroli w swoim życiu. Oje. Coś takiego. Bardzo lubię takie... Miał być lekko, bardzo nie? Lubię takie ogólne wnioski, też wyciągane na takiej podstawie. No, wiesz, jak to jest w psychologii. To jest taka też dziedzina, że ciężko coś konkretnie tam powiedzieć. No dobrze pochrzanić głupot. Proszę. Ale jest, ale... słuchaj, to ja... Nie, to też szacunkiem... Chcemy bardziej konkretów, to jest ten konkret cięższy. Został powołany nowy rząd. A wiedziałem, że nawiążę. Jest mnóstwo nowych, nieznanych przeze mnie twarzy polityków, bo ja też nie interesuję się na tyle, żeby znać każdego z każdego ugrupowania. Natomiast zawsze sobie w takich sytuacjach przewijam to i patrzę, kto został ministrem sportu. Jest nim niejaki Witold Bańka. Napisane o nim jest tak. Najmniej upolityczniony z powołanych ministrów. Czyli rozumiem, że nie jest związany długo z jakąś tam partią, nie był wcześniej na jakichś stanowiskach wysokich. Nie, szczerze mówiąc, jest dla mnie totalnie anonimową postacią, mimo że interesuje się sportem w ogóle i polskim sportem od dawna, to szczerze mówiąc to nazwisko nie mówi mi zupełnie nic. Ja też, no ponoć zajął się po zakończeniu tej swojej jakiejś tam kariery sportowej, o której chyba nikt nie słyszał, zajął się szkoleniami PR-u, czyli możemy domyślać się, że będzie biegle obsługiwał się, obchodził z mediami, tak? Będzie dobrze przedstawiał swoją pracę. Jest współwłaścicielem portalu magazyngospodarczy.pl, czyli możemy dojść do tego, że jest jakimś tam niezłym, aspirującym może biznesmenem, kimś, kto zna się na zarządzaniu. Nie wiem, tak? Mam nadzieję, że tak jest. Ja szczerze mówiąc też nie uważam, by stanowisko ministra sportu było jakieś szczególnie istotne. Znaczy, żeby miało w ogóle jakieś znaczenie, prawda? Znaczy, wiesz, no, gdzieś tam na centralnym szczeblu pieniądze są rozdysponowywane przez takiego człowieka i przez jego współpracowników, więc też nie do końca można ten temat olewać, bo to ważne, jak te pieniądze... No tak, no przecież zrobili... Na wszystkie sporty. Fajnie by było, gdyby przychylnym okiem spojrzał na hokej. Ale, no nie wiem, nie oceniam, bo jeszcze człowiek nie miał szans. Poprzednia ekipa wprowadziła przecież zmiany w finansowaniu, tak zwany podział na koszyki i tam niestety większość sportów zimowych ucierpiała. Hokej też został przeniesiony do tych jakby najmniej perspektywicznych dyscyplin. No i tak, ale no. Czy jest się czemu dziwić, tak z drugiej strony, wiesz, mamy wolny rynek. Nie, nie. Na pewno słyszałeś o tej głośnej sprawie naszej pływaczki, która kilka tygodni temu bardzo się żaliła na Facebooku, że startowała w jakichś zawodach ligowych organizowanych przez Polski Związek Pływania i dostała za zwycięstwo w tym turnieju nagrodę 200 zł. I tam strasznie ubolewała nad tym, że takie są warunki i że oni tak ciężko trenują i zarabiają tak mało. No, ja niestety nie spoglądam na jej sytuację z jakimś współczuciem, z empatią. No bo to jest wolny rynek, nikt nie kazał jej być pływaczką.
mogła zająć się bardziej intratną rzeczą w swoim życiu. To prawda. Na pewno nasze zajęcie też nie jest jakoś szczególnie intratne. Jeżeli ktoś zarabia w Polsce na NHL duże pieniądze, to niech się do mnie zgłosi i powie mi, jakim sposobem. Się podzieli, no tak. Tak, to wtedy też skorzystamy. A póki co po prostu sobie porozmawiamy o tym, co się działo w ostatnim tygodniu. Wystawimy sobie standardowo nasze wspólne oceny. Już chyba tak na stałe przechodzimy do tego, że tak. Razem będziemy tą skalę jedną robić. Te odcinki są chyba wtedy bardziej takie bardziej płynne. Bardziej złożone, bardziej płynne. Tak, zgadzam się. To nie o to chodzi, że mało się dzieje w NHL, bo tradycyjnie dzieje się bardzo dużo. Tych punktów moglibyśmy sobie zrobić pewnie 10 albo 15, ale dozujmy wszystko w takich odpowiednich proporcjach. No tak, zacznę od szóstki swojej, którą ja lubię wystawiać, a szóstkę mam dla... Optymistyczny obserwator. Jasne, szóstkę mam dla jednej z ostatnich nocy, w której mieliśmy do czynienia z takim tematycznym podejściem dość, bo parę meczów skończyło się tak zwanymi buzzbeaterami. Jak ktoś nie wie, czym jest buzzbeater, to takie ogólnikowe wyjaśnienie niech będzie, że w końcówce tercji bądź meczu pada gol. I to mówimy o takich ścisłych końcówkach. Tak, czyli równo z syreną. Równo z syreną byłoby idealnie, no ale nie zawsze się tak udaje, więc zaliczamy do tego. To nie koszykówkę mamy, to takie klasyczne. Oni mają cztery kwarty, więc mają też więcej okazji, to jest raz. No i dwa, że łatwiej jest jednak trafić tą piłką do kosza. Wiemy, jakie są wyniki tam. Oni to robią po 50 razy na mecz, a w hokeju czasem mamy do czynienia z tym, że jest jedna albo dwie, albo trzy bramki, coraz częściej NHL. Więc u nas w naszej dyscyplinie jest buzzbeatera zrobić trudniej. I tym bardziej doceniamy to, jak są takie trzy w jednej nocy. W jednej serii spotkań, a tutaj była taka noc, to był 7 listopada. Wtedy sporo spotkań w NHL było rozgrywanych. To weekendowy rozkład, także... Hokejowa sobota, tradycja. No i chciałem sobie przejść tak po kolei. Nie wiem, czy oglądałeś akurat wszystkie te buzzbeatery, czy oglądałeś któryś z tych meczów, czy tylko skróty, ale myślę, że będziesz kojarzył większość. Nie każdy... To nie mogę sobie wspomnieć trzeciej sytuacji. Ale to dojdziemy. A które pamiętasz, powiedz mi tak, które jesteś w stanie teraz pamiętać? Na pewno gol Washington Capitals w końcówce meczu z Toronto Maple Leafs. To był gol na 1-1, dobrze pamiętam? Na 2-2. Na 2-2, na remis. Na 2-2. W ostatnich zupełnie sekundach zwycięstwa. No i dobrze, to ja teraz chwilę zajmę się tym golem. On był troszkę też taki przyćmiony, znaczy można go było nie wychwycić, bo oczywiście wszystko skupiło się na Aleksandrze Owieczkinie, bo on wyrównał ten rekord rosyjskich bramek w NHL. Najbardziej bramkostrzelny Rosjanin w historii to w tej chwili on... Owieczkin i Siergiej Fiodorow. I Siergiej Fiodorow. 483 gole. Tak. Wyrównał, tam była jeszcze okazja, żeby on w tym samym meczu przebił ten rekord, ale Mike Babcock rzucił rękawicę, powiedział, że sprawdza. No i sędziowie odwołali wtedy trafienie, to pewnie będziemy jeszcze mówić o tej sytuacji, bo chyba będziesz nawiązywał do części z tych coach challenge. Tak. I to był jeden z tych przykładów właśnie udanego coach challenge. Odwołano trafienie Owieczkina i zostało na równi on i Siergiej Fiodorow. Fajnym aspektem tej sprawy, oczywiście dlatego też to było tak wywindowane, jest to, że Fiodorow właśnie trafia dzisiaj w nocy, chyba jest to wstąpienie w niebo, wzięcie tej nowej grupy klasy 2015 i on tam jest jednym z wyróżnionych. I to była taka główna narracja, główna historia z tego meczu i gdzieś tam umknęło wszystkim, że Niklas Backstrom zrobił niesamowitą rzecz, bo trafił tego buzzbeatera dosyć klasycznego, bo tam było 1 sekunda i 8 dziesiątych, tak? No, 1,8 sekundy do końca meczu. Tam już naprawdę nie dało się więcej zrobić. Tak, z niekorzystnego 1-2 zrobiło się 2-2, dogrywka karne wygrane przez Capitals i strzelił Owieczkin jedynego karnego. Fajnie się to wszystko złożyło w tej akcji, to było wznowienie. I tam Justin Williams, oni stali w trójkę praktycznie na równi, na jednej wysokości przed bramką. Justin Williams najbardziej do narożnika wysunięty, puścił tak równolegle krążek wzdłuż linii bramkowej, on przeleciał obok Owieczkina, Owieczkin był na krótkim słupku, jeżeli możemy tak powiedzieć, a na długim stał tam Niklas Backstrom, nieczysto trafił, ale wystarczyło to, żeby takim lobikiem lekkim wpadło do bramki Toronto.
I to była pierwsza sytuacja Buzz Beater. Druga sytuacja, o której pewnie słyszałeś, bo stawiam na to, że tak było, bo oglądałeś ten mecz. Wiem, że oglądałeś ten mecz, bo widziałem twoje wpisy na Twitterze podczas tego meczu, czyli Buffalo Sabres z Vancouver Canucks. Tutaj przenosimy się kilka godzin wstecz, bo to było spotkanie, które odbyło się wieczorem, w takiej korzystnej porze, tak. I widziałem, że dużo osób oglądało i właśnie fajnie, że oglądało, bo to był dosyć dobry mecz. I miał tą ekscytującą końcówkę. Tak, to może możesz nie zaliczać tego do tych klasycznych baz. Ale jak najbardziej był. Tak, no bo jednak 17 sekund tam było do końca, czy 16 z haczkiem. Co jest najważniejsze w tej akcji? Oczywiście strzelec Rasmus Ristolainen, kto tą akcję zrobił? Dzięki komu ta bramka padła? Tyler Ennis zrobił tutaj taką magiczną rzecz, wykorzystał te swoje umiejętności w jeździe na łyżwach i czterech rywali praktycznie oszukał w tej akcji, a miał tylko secondary assist, to patrząc w boxscore nie powiedziałbyś, że on był bohaterem jakimś tam szczególnym wydarzeń w końcu. Całą robotę w tej akcji. Zrobił całą robotę, tak. Niestety są brutalne czasami. Niestety, no ale tak, tak jest. I tutaj Ennis już na niebieskie, jak wchodził do tercji ofensywnej, to zrobił w konia Bena Hattona, zrobił w konia jednego z braci. Tak, no później podjechali do niego dwaj następni przeciwnicy, bodajże Bartkowski, drugi Sedin. Też zostali oszukani podaniem tym razem, ale też dobrym wjezieniem tego krążka, odpowiednim przytrzymaniem go. Podanie do Polino wycofał i tam już uderzenie pokonało Ryana Millera, który zaliczył nieudany powrót też do nie domu. Bagatelizowałbym w tym zdarzeniu straty jednego z braci Sedin. Nie wiem w tej chwili, czy to był Daniel, czy Henrik, w każdym razie który z nich był odpowiedzialny za taką dość juniorską stratę krążka w tej sytuacji. Wykazał się takim brakiem koncentracji chyba. Ten sukces lekceważył trochę ten moment. To było, działo się na niebieskiej stercji ofensywnej. Także no, jakieś zagrożenie większe raczej nie groziło drużynie z Vancouver, no a tymczasem strata, szybciutka akcja bardzo dynamicznego Ennisa, no i mieliśmy zwycięstwo Buffalo. Także no tak. nie przystoi takim graczom jak bracia Sedin stracić krążek w taki sposób. A z drugiej strony dla Rasmusa Ristolainena był to, powiedziałbym, że przełomowy mecz w ogóle w całej karierze w NHL. Bo zdobył dwie bramki, wcześniej też jeszcze zdobył gola w tym meczu, w ogóle zagrał spore minuty, był bardzo widoczny. No i to chyba na razie jego najlepszy występ w karierze w ogóle w NHL. Tak, to w ogóle był bardzo dobry mecz Buffalo Sabres. Dużo takich pozytywnych wpisów zauważyłem. A niektóre oczywiście przesadzone, oczywiście odebrałem je jako troszkę takie na wyrost, ale tak, zgadza się. Buffalo Sabres są już w tej chwili dużo lepszą ekipą niż w sezonie ubiegłym i będzie to postępować, bo jest sporo talentów. Ja na pewno zaliczam się do tego grona osób, które są pod dużym wrażeniem pracy wykonanej tam przez Dana Bilesma, bo to, w jakim stanie Sabres znajdowali się w ubiegłym sezonie, to była katastrofa totalna. Ta drużyna po prostu nie była godna gry w NHL, a w tym sezonie są drużyną konkurencyjną, potrafią rywalizować jak równy z równym z każdym. Oczywiście nie są jeszcze czołówką ligi, nie? To nie chodzi o to, że wygrają w sezonie, nie wiem, 50 parę spotkań. Podejrzewam, że zakończą rozgrywki mimo wszystko w tej ostatniej dziesiątce rywalizacji, ale ta drużyna już zdobyła mój szacunek. Tak, to jest dosyć fajna historia. Tam w bramce stał w tym meczu i w ostatnich meczach Linus Ullmark. To też jest ważne odnotowania, bo ten chłopak przynosi im szczęście, mam wrażenie. Dobrze grają Sabres z nim. Ja tutaj muszę pochwalić się, że w jednej z już dość dawnych audycji wspominałem właśnie o tym zawodniku. Mówiłem, że to jest taka postać, która wobec kontuzji Robina Lehnera może skoczyć do bramki Szabel. Tak faktycznie się stało, no i opak notuje bardzo fajne wejście. Fajna sprawa. Tak, podoba mi się jego ekspresja po golach w zwycięstwach. On wyjeżdża praktycznie tam na drugi koniec lodowiska, cieszy się ze wszystkimi. Schodząc też w tunelu są takie fajne ujęcia, jak on cieszy się rzeczywiście jak dziecko. No przeżywa swoją wielką przygodę, wielką szansę teraz te fragmenty, gdzie on może grać, może startować w NHL. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Wiemy, że z pozycji backupa można awansować w NHL. Nikt nie jest stracony.
ten wielki amerykański sen może się złudzić, może się spełnić i może to zaprocentować. Może być tak, że Linus Ulmark będzie starterem kiedyś w NHL, jak tak dalej no, będzie się wpisywał. A trzeci buzzbeater, o którym pewnie nie słyszałeś, bo on też był taki właśnie ukryty, on był gdzieś tam na boczku, nawet na NHL.com. Mam nadzieję, że słyszałeś. Myślę, że słyszałeś, tylko nie kojarzysz, bo nawet na oficjalnej stronie NHL.com nie był wyznaczony. Nie była bramka Carolina Hurricane i Jeffa Skinnera? Tak, to była ta bramka. To była bramka w trzeciej tercji, wyrównująca też stan meczu, i która pozwoliła wygrać później ten mecz Huraganom. Jeff Skinner nie miał dobrego początku sezonu, podobnie jak Jordan Staal nie miał dobrego początku sezonu i obaj zadecydowali w tym meczu właśnie o zwycięstwie Karoliny. No tak, to była klasyczna końcówka, gdzie rzuca się wszystko na jedną szalę, rzuca się wszystko, ściąga się bramkarza, to też była taka właśnie akcja. Wnowienie, ważny punkt wygrany przez Jordana Staala. Ta akcja pierwotnie, w której Skinner wykończył, ona się miała kończyć na Eriku Staalu. Erik Staal zaczynał tam na niebieskiej, schowany w tył po prawej stronie i najeżdżał na bramkę takim dużym zewnętrznym łukiem i był taki, to wyglądało tak z góry, jakby to było tak rozrysowane, że wygrywamy wznowienie i jakimś takim skosem zagrywamy na Erika, Erik strzela. I rzeczywiście, tylko że na drodze stanęli obrońcy Ottawa Senator, tam były dwa zablokowane strzały podania Borowieckiego, Wierciocha. No i troszkę się ta akcja potoczyła inaczej niż była rozrysowana, ale w dobrym miejscu się znalazł tam Skinner, zdobył gola, potem w dogrywce już Jordan Staal zdobył swojego trzeciego gola, a długo, długo był bez bramki w tym sezonie. Chyba tam... w tym meczu zdobył też swojego drugiego gola, tak? Tak, chyba tak. Bramki trzecią zdobył Skinner. Tak, ja w ogóle popełniłem błąd relacjonując to spotkanie dla serwisu. Zdarzył mi się błąd i gdzieś tam umyślę moim dalej tkwił Jordan Staal jako ktoś, kto nie miał bramki na koncie. Wiem, że parę osób mi zwróciło na to uwagę, więc tutaj skorzystam z okazji i posypuję głowę popiołem. Sorry za ten błąd, czasem się zdarzy. No jasne, nic nie poradzimy. To co, piąteczka? Z literami chyba tyle, bo więcej tej nocy nie było, a w ostatnim tygodniu też jakichś takich szczególnych nie wyróżniłem sobie. Więc idziemy do piąteczki, tak. No wiesz co, jeszcze a propos takich ważnych goli, też zapadł mi w pamięci gol Corey'a Ferrego w meczu Florida Panthers. To był też ważny gol dla losu tego spotkania, a też ważny moment dla Ferrego, bo a propos zawodników, którzy nie mieli jeszcze gola, to do niedawna właśnie na tej liście figurował Corey Perry, jeżeli się nie mylę, prawda? Tak było. No i po 12 spotkaniach wreszcie udało mi się trafić. Też akurat pisałem wczoraj o tej sytuacji na naszym portalu NHL.pl. Bardzo podobała mi się reakcja Ferrego na zdobycie gola. Tak upadł na kolana, on się położył na plecach, na lodzie. Widać było, że pleców spadł nawet, nie wiem, nie ciężar, tylko po prostu cały ciężar całego świata chyba. No tak, wiadomo, że od niego się oczekiwało najwięcej w kategorii strzelanych bramek. Myślisz Anaheim Ducks i myślisz sobie właśnie Corey Perry. No pewnie. Ryan Kessler wraca i asyst słynie. Wciąż czekamy chyba jeszcze na premierowe trafienie Ryana Kesslera w tym sezonie, prawda? Tak, Kessler został z tego core rzeczywiście bez bramki jeszcze. No cóż, a z problemów ofensywnych ku zaskoczeniu wszystkich nie mają New Jersey Devils, którzy otrzymują ode mnie w tym tygodniu ocenę 5. Bo wyobraźmy sobie, że te diabełki wskazywane na porażkę od samego początku sezonu, nikt nie widział ich poza ligową piwnicą. Tymczasem okazuje się, że diabły znowu jakimś magicznym sposobem to robią, że znajdują się nad kreską. Radzą sobie bardzo dobrze. Wygrali w ostatnich 6 spotkań aż 5. Grają w taki bardzo ułożony hokej. Wiadomo, że opierają się głównie na Corey Schneiderze, chociaż też nie tylko, bo swoje spotkania rozgrywa też Keith Kincaid. Ale dość równomiernie rozkłada się i gra w ofensywie, bo punktuje i Adam Henry, punktuje również Kyle Palmieri, także i Mike Camilleri oczywiście także.
5, to wszystko wygląda bardzo obiecująco. A tak naprawdę kolejny raz wszyscy przed sezonem już zdążyli skreślić, powiedzieli wszyscy, że no nie, no to jest ten rok, w którym w końcu Davis będą słabi, no nie ma siły, żeby z tym składem grali cokolwiek sensownego. No tak, przyznaję się bez bicia. Ja też byłem jednym z tych, którzy nie wierzyli tu w jakieś wyniki dobre. W ogóle w chęć, żeby ta drużyna była dobra w tym sezonie. Myślałem, że plan jest, że jest mocny plan przebudowy. Chociaż potem korygowałem to swoje myślenie, bo jak teraz sobie zaczynam rzeczywiście uświadamiać, jakie zasady rządzą tą nową loterią, jak trudno będzie tak naprawdę zdobyć ten pierwszy pik. Tu trzeba nie tylko przegrywać, ale mieć jeszcze skórę szczęścia. Dużo szczęścia, jeszcze mnóstwo rzeczy może ci przeszkodzić po drodze, więc nie do końca opłaca się już tak agresywnie tankować. I Devils korzystają tu z szansy. Mówiliśmy też, często mówimy, że ten wschód nie jest najsilniejszy. Pamiętamy, Ottawa Senators w tamtym sezonie wystarczyła mocna końcówka, żeby załapać się na playoffy. I Devils, jeżeli podtrzymają taką swoją grę, to o czym mówisz, może bez jakichś fajerwerków technicznych, fajerwerków statystycznych, ale taką solidną naprawdę dawkę spotkań, które wygrywają czasem jakąś serią, no to może w końcu nawet będą mieli jeszcze okazję właśnie zawalczyć o te playoffy. Tak, wczoraj nie bronił Corey Schneider, pierwszy odpoczynek od 10 meczów, a mimo to Devils wygrali spotkanie i to wygrali z trudnym takim przeciwnikiem, bo Vancouver Canucks nie są najłatwiejsi do ogrania w tym sezonie i brawa. No brawa, naprawdę należy się im brawa. To ja też totalnie ich nie przekreślałem, nie wierzyłem, że to będzie najgorsza drużyna ligi, bo oni mają w sobie taką cechę, która po prostu nie pozwala im być najgorszą drużyną. Mimo że personalnie wyglądają naprawdę no bardzo słabo, no nie czarujmy się. Kiedy twoim najlepszym napastnikiem jest chyba Mike Camilleri, no to tak. No to sorry, ale personalnie nie jesteś. Tutaj u nich sprawdza się doskonale to, że oni po prostu zainwestowali w ludzi, którzy mają coś do udowodnienia albo nie mają nic do stracenia, jedno z dwóch. I tutaj masz Lee Stępniaka, masz kilka takich chłopaków, który... No jest sporo tych nazwisk, tak. Ale to generalnie w ten sposób ten zespół operował jeszcze za czasów Lula Morello. Wydawało się, że teraz, kiedy robił Preishiro, kiedy przyjdzie nowy trener, sądziliśmy, że ta filozofia klubu trochę się zmieni. No być może na to jeszcze za wcześnie, może dlatego na razie Shiro rzeźbił tym, co miał. Takie mamy efekty. Natomiast no, wydawało się, że naprawdę personalnie ta drużyna będzie bardzo słaba. Że o ile defensywnie uda się odbudować tę strukturę, z której oni płynęli od zawsze. Może w ostatnich latach wcale nie byli taką drużyną, która skupiała się tylko na grze w obronie. Natomiast no, tą strukturę defensywną mieli taką solidną od zawsze. Myślę, że się zgodzisz tutaj ze mną w tym aspekcie. Ale wydawało się, że w tym sezonie naprawdę nie będą mieli już czym kąsać w ataku. Na tym tak. Wiesz, że przyszedł ten Palmieri z Anaheim, który nie mógł tam w ogóle się odnaleźć. Był takim troszeczkę piątym kołem u wozu. Mówiło się, że to taki jest talent, ale nie było dla niego miejsca w drużynie. A tymczasem New Jersey odnajduje się i gra, może nie w pierwszej skrzypce jeszcze, ale na pewno fajnie się tam prowadził. Wczoraj strzelił bramkę właśnie zwycięską w dogrywce i to był jego piąty gol w tym sezonie. Także bardzo dobrze akurat on się tam prezentuje i może odbierze to miano najlepszego napastnika już temu dosyć zasłużonemu Mike'owi Camilleriemu. A pamiętajmy, że cały czas kontuzjowany jest Patrick Elias, też istotny zawodnik, mocna strzelba. Jeżeli on wróci po kontuzji, a ma to nastąpić wkrótce, to Davis potencjalnie mogą być jeszcze mocniejsi. Tak, tam było dużo takich znaków zapytania. Pamiętam, że ciebie się pytałem, kim jest Brian O'Neill na przykład. Ty mi wtedy tłumaczyłeś, bo akurat nie kojarzyłem tego nazwiska, ale było więcej tych znaków zapytania, no bo kto coś mógł w ogóle opowiedzieć o Johnie Heinesie, o nowym trenerze, który nie ma doświadczenia w NHL. I też to był taki wielki jeden znak zapytania, gdzie nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak on będzie się zachowywał na ławce, jakie warianty, jak będzie reagował na porażki, i tak dalej, jak sobie poradzi w ogóle z zawodnikami, którzy zarabiają miliony dolarów i niektórzy z nich pewnie mają już mają większe bogactwa zgromadzone niż on, tak? Niż trener, który gdzieś tam na uniwerku pracował. To ciekawe, rzeczywiście ten team jest ciekawy, pytanie jak on długo wytrwa i w ogóle jaki jest wobec niego plan, bo może się okazać, że tutaj promocja pewnych zawodników skończy się
skończy się dalszym ciągiem, znaczy dalszą, jakby mocnym zaczęciem przebudowy, czyli ten dobry początek, tak, dobre wymiany, tutaj zyska parę asetów, parę atutów, menadżer i będzie zadowolony z tego sezonu, bo pozwoli mu on jakby szybciej przeprowadzić ten cały proces. No to podejrzewam, że taki jest plan. Właśnie, jaki tak, taki może być plan. Podejrzewam, że tak to właśnie wygląda. Ale na pewno pod kątem sportowym na razie zaskakują. Tak, tak. To na razie jest naprawdę dobra część sezonu dla Devils. Nie mają na co narzekać, bo ja myślałem osobiście, że to będzie tak na dole, na wschodzie, że to będzie kto jest gorszy, Devils czy Toronto. Na razie jednak Maple Leafs nie mają konkurencji tam na dole. No tak, to tam. Dobra, to zostawmy ich, zostawmy Maple Leafs. Pozostańmy się w czasie, co? Cofnijmy się w czasie, bo już pośrednio zahaczyliśmy od temat hokejowej Galerii Sław. Czyli czegoś, co jest wielkim wyróżnieniem dla tych, którzy już zakończyli kariery, a którzy dużo znaczyli dla tego sportu, dla tej ligi, tak? Bo no raczej dla ligi, bo wiemy, że IIHF ma swoją oddzielną Galerię Sław. Są też te Galerie Sław danych związków, czyli amerykańskiego, kanadyjskiego oddzielnie, ale tutaj mówimy o tej najsłynniejszej, NHL-owskiej, tak. No i mamy dzisiaj w nocy, wchodzą nowe nazwiska, wchodzi klasa 2015. Ty to fajnie oczywiście opisałeś u nas na NHL.pl, ale trzeba o tym powiedzieć, bo to jest praktycznie w każdym sezonie takie ważne wydarzenie, powoduje dużo fajnych dyskusji, czemu ci, czemu nie inni, kto jeszcze czeka, a kto ma szansę w ogóle z tych, co grają jeszcze kiedyś się tutaj pojawić. Dla mnie z takich ważnych znaków, punktów w tym tegorocznym Hall of Fame jest to, że jest tylko jeden napastnik z tych graczy wyróżnionych, Siergiej Fedorow. I jeszcze tutaj Fedorow, no niby jest napastnikiem, ale on był nawet przez Scottiego Bowmana używany jako obrońca, bo znany z tego, z tej dobrej defensywnej gry. No w ogóle kończył karierę jako obrońca. No właśnie, tak, w rotacji już uczestniczył raczej jako obrońca, oczywiście można było go wykorzystać jeszcze inaczej, bo pewnych rzeczy się nie zapomina, ale taki, można powiedzieć, wszechstronny zawodnik. No właśnie, a dwukrotny zdobywca nagrody Selke dla najlepszego defensywnego napastnika ligi. Tak jest, no z pozostałych zawodników mamy dwóch obrońców, ale też zupełnie różne postacie. Niklas Lidström i Chris Pronger. Nie wiem, czy bardzo trudno o bardziej większy kontrast. Jeden uchodził za takiego perfekcyjnego też dżentelmena, kogoś, na kim można wzorować przyszłe pokolenia, jeżeli chodzi o styl gry. Myślę, że tutaj, jeżeli mówimy o w ogóle o obrońcach, to jego postać chyba tylko do Bobiego Ora tam były porównania. A trudno by było teraz na przykład wskazywać kogoś, kto już dorównał, czy ma szansę dorównać Lidströmowi. Też mnóstwo pucharów Stanleya na koncie, nagrody dla najlepszego obrońcy, to z miejsca mu przyznawano na początku już sezonu. Chris Pronger trochę innymi rzeczami się zajmował, troszkę inaczej się wpisał do historii, chociaż też no, ciekawa kariera, wiemy, że on praktycznie jest jeszcze uczestnikiem ligowych wymian. Ciekawostka, że wciąż związany kontraktem z klubem menedżerem, jeszcze oficjalnie nie powiedział. No właśnie. Łączy jeszcze pracę przecież dla NHL jednocześnie. No tak, no niejednokrotnie rozmawialiśmy sobie o tym, jak dziwna to sytuacja, że jest związany kontraktem. Ten jego kontrakt został przecież przerzucony z Filadelfii do Arizony w trakcie lata tego roku. A tak jak mówisz, faktycznie pracuje dla NHL, gdzieś tam przy Wydziale Bezpieczeństwa, ma swoją działkę. A teraz trafia do Galerii Sław, no ale spełnia wszystkie techniczne parametry. To znaczy już od 3 lat nie grał w hokej. Także, no cóż, można było wprowadzić go w tej chwili do Galerii Sław. No on też jak najbardziej na to zasłużył, żeby w tym pierwszym rzucie, tak zwanym first ballot, dostać się do Galerii Sław. Bo to był wielki zawodnik, to była jedna z najważniejszych postaci, czy ostatnich 15-20 lat najlepszych, tak? Tak, tak, no najlepszy rok dla niego. Najlepszych obrońcach lat 90. i gdzieś tam
początku 2000, to myślimy właśnie o Bistromie, myślimy o Chrisie Prongerze, gdzieś tam Scott Niedermayer nam się przewija, z takich nowszych nazwisk, no to Dan O'Hara powiedzmy. Natomiast no, Pronger na pewno był w tej elicie przez dwie dekady i jak najbardziej zasłużył sobie na to. Mimo, że tak jak mówisz, był zupełnie innym zawodnikiem od Bistroma. No tak, myślimy o Prongerze, to myślimy o tej twardej fizycznej grze, o tej nieustępliwości, o tym jak ciężko było go pokonać, jak ciężko było go przejść i jak ciężko było mu też odebrać ten krążek. No, dysponujący dobrymi warunkami fizycznymi, zwycięstwa Hart Trophy, Norris Trophy w roku 2000, ale to tylko indywidualne nagrody, tak naprawdę no, ten największy sukces Anaheim Ducks w 2007. Zwycięstwo w Pucharze Stanleya. Potem była jeszcze szansa z Philadelphia Flyers, ale wiemy, że to się nie powiodło. Wtedy Chicago Blackhawks zgarnęli sprzed nosa trofeum. A rok przed zwycięstwem z Anaheim też była duża szansa z Edmonton Oilers. Tak. Nafciarze mieli taki słynny cup run. Awansowali do 8 miejsca do fazy playoff i dotarli do samego finału. Tam właśnie dowodzeni byli przez Songera. Tam zdecydowanie grał pierwszy szybcy był niekwestionowany MVP swojej drużyny, no ale skończyło się tylko finałem. A zresztą on zaczynał karierę w St. Louis Blues i też oni byli takim wiecznym, dyżurnym faworytem tym duetem Pronger i McKinney, no ale nie udało się sięgnąć po tym kilka. Tak, fajne słowa o nim Jeremy Roenick powiedział, że no, nienawidziłeś grać przeciwko niemu, że jak patrzyłeś w kalendarz i widziałeś, że jutro grasz przeciwko Prongerowi, to było jest. Znowu pewny będę wyobijany, pełny siniaków, pewnie nie uda mi się strzelić. To były ciężkie mecze dla napastników przeciwko Prongerowi w tym prime time. No tak, szkoda tylko, że w zasadzie Pronger zginął od własnej broni. Bo on zawsze był takim twardo grającym, nieodpuszczającym zawodnikiem. No, nie cofał się przed niczym też. Wiemy, że miał reputację dość takiego brudnego gracza, że potrafi faulować. No i niestety w ten sposób jego kariera też dobiegła końca, tak? On ma do dzisiaj duże problemy spowodowane trzęsieniami mózgu. No niestety, tak to przyszła mamy w tej dramatyczka, można powiedzieć. Tak, nosił wilk razy kilka. Też jest takie przysłowie. Mamy też kobietę. Tutaj nie wiem, nie do końca wiem jak wymawia się nazwisko. Angela Ruggiero. Ruggiero. No. Ruggiero chyba, najbliżej było Ruggiero. Tak, czterokrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. Jedna z bardziej znanych takich zawodniczek właśnie hokeja na lodzie. Ambasadorka tego sportu, jeżeli chodzi o dziewczyny. Wiemy, że to jest też szybko rozwijająca się sprawa. W tym roku ruszyły rozgrywki takie damskiej NHL. Jest dużo informacji o tych rozgrywkach, już jakby sprawa mocno się rozwija, też ładne bramki tam padają, już miałem okazję parę zobaczyć sytuacji. Trzeba przyznać, że techniki kobietom nie brakuje i tutaj mamy... No, zaangażowania też. Zaangażowania, tak, techniki. Oczywiście niektórzy będą narzekać, że tej fizyczności w tej grze nie ma tyle, co u mężczyzn, no ale jakby... Tego należy się spodziewać. To jest to pewne uwarunkowanie, tak? Genetyczne też. Także bądźmy wyrozumiali, tam nie możemy oczekiwać, że dziewczyny będą sobie tak skakać po głowach albo bić się, jak to widzimy w NHL. Są też inne kategorie wyróżnione w Hall of Fame. Ale wspomnieliśmy o Philu Housley. Party. O, przepraszam, no tak, bo to taka najbardziej odległa... Odległa dla nas, chyba najmniej możemy o nim powiedzieć, bo to jest gość, który na zaproszenie do Galerii Sław czekał prawie 10 lat. On zakończył grę w hokeju 9 lat temu, no ale... czy nie, 12 lat temu, a 9 lat temu już mógł zostać zaproszony do Galerii Sław po tym 3-letnim okresie niegrania. No ale czekał kolejne 9. Także widać, że to nie był taki zawodnik, który jest tutaj konieczny, że nie mogła się ta galeria sprawdza z niego obyć. No ale wyczekał swoje, został zaproszony. Myślę też, że fajna sprawa, fajne wyróżnienie Polaków. Tak, jak najbardziej. Myślę, że na każdego wielkiego zawodnika przychodzi czas. O świetnych liczbach, bo zagrał mnóstwo spotkań, prawie 1500 gier w NHL. Zaliczył ponad 1200 punktów, to prawie 900 asyst, które właśnie czytałem, przybliżałem jego postać w artykule na naszym portalu. Także zostały mi te liczby w głowie. A jak na ofensywnego obrońcę, no to naprawdę kapitalne liczby.
Natomiast tak jak mówimy, on troszeczkę bladziej wyglądał w porównaniu do innych obrońców, którzy w tamtych latach budowali warunki Danager. Miał dużą konkurencję. Na pewno no, w żadnym momencie kariery nie był najlepszy, to, o czym też świadczą nagrody Norris Trophy, której on właśnie nigdy nie zdobył. Mhm. Chciałem jeszcze o tych mniej nagłaśnianych kategoriach powiedzieć, bo tam czasami są bardzo fajne nominacje i w kategorii na budowniczego zespołów, jak tak można powiedzieć, to przetłumaczyć, Peter Kamanos. Tak, czyli Carolina Hurricane. Dokładnie, czyli ten, który huragany no jest właścicielem, tak? Jest budowniczym, daje pieniądze, finansuje ten sport w Karolinie Północnej. Ostatnio się mówi, że znaczy to nie jest też jakaś plotka czy informacja niepotwierdzona. Jest ten klub na sprzedaż, ale tutaj Peter Kamanos zapewnia, że nie chce, żeby organizacja została przeniesiona. Szuka kupca, który przejmie od niego ten większościowy pakiet i pozostanie z klubem w Karolinie. No i dobrze by się stało, gdyby klub został na miejscu. Może nie jest to jakaś... nie jest to miasto, które szaleje na punkcie hokeja, na punkcie huraganów. Natomiast jest to klub, jest to rynek, który ma swoje miejsce w NHL. Tam wszystko powinno zostać na miejscu, nie? Zgromnym zdaniem. Na pewno są miasta, które sprawiają większe problemy frekwencyjne w tego typu historiach. Także na pewno dalej region Karoliny Północnej nie jest problemem, nie jest powodem. Tak, zasłużony klub, bo przecież zwycięstwo osiągnęli po Puchar Stanleya w 2006. Czyli udało się dużego zbudować Kermanasowi. Oczywiście, że tak. No to jest no, ten finalny sukces, do którego dążysz, kupując klub, składając pieniądze. W gorszej sytuacji, natomiast myślę, że ostatnie 10-15 lat ten klub istnieje, no bo nie istnieje jakoś szczególnie długo, ale wydaje mi się, że fajna też sprawa takiego subiekta sprawowanego, takiego mniejszego rynku, mniejszego marketu hotelowego, ale tam też są ludzie, którzy się tym pasjonują, którzy wypadają pieniądze, tak jak mówisz. Bardzo, bardzo sympatycznie, że również takie wyróżnienia spotykają. Tak, takich pasjonatów potrzebuje hokej. Potrzebuje każdy sport. Jeszcze jedno wyróżnienie, o którym chciałeś powiedzieć, bo myślę, że jest to temat, który jest ci dość bliski. Mianowicie chodzi mi o nagrodę dla Boba McKenzie'ego. Tak, ja jestem właśnie... Nie powiem, że podniecony, ale fajnie, że Bob McKenzie zostaje wyróżniony, zostaje wprowadzony. Znaje się z bicia, ja byłem w szoku, że dopiero teraz. Miałem tak, to takie przekonanie, że Bob McKenzie w galerii sław hokeja znajduje się już, no nie wiem, od 10 lat. No, w zasadzie. Myślę, że większość kibiców, którzy znają się NHL, to Bob McKenzie jest dla mnie takim największym wyznacznikiem opinii. W zasadzie to co mówi Bob, to jest święte. I wiem, że nie tylko ja tak mam, ale nawet inni dziennikarze spoglądają właśnie na Boba z takim respektem. Wszystko to, co on mówi, to on ma rację po prostu. On wszystko znany w tym światku jako Hockey Insider, wszystkie informacje jakieś tam wewnętrzne dostaje, ma swoich ludzi praktycznie w większości klubów, nie zdradza źródeł. Te informacje zazwyczaj są trafione i tutaj co go wyróżnia od innych, bo oczywiście nie jest na rynku dużo... Tak, rzeczywiście, nie ma tych maybe, są zazwyczaj tylko potwierdzone informacje, zazwyczaj trafne, czasami są jakieś tam później korekty oczywiście w liczbach zazwyczaj, ale same fakty Bobowi McKenzie'emu od wielu lat się zgadzają po prostu. Ma dobry kontakt, wszyscy go szanują, trenerzy, działacze. To też chciałem powiedzieć, że on nigdzie nie musi wykazywać się jakimiś kontrowersyjnymi opiniami, być, nie wiem, ostry jak brzytwa, tylko zdobył serca i zdobył uznanie taką kulturą, taką ogładą. To uważam, że też jest bardzo ważna sprawa. Bo są niektórzy dziennikarze, którzy gdzieś tam się pojawiają i chcą zdobyć sławę, chcą zdobyć nazwisko przez bycie kontrowersyjnym na siłę i tak dalej. A to mam wrażenie, że nie do końca o to chodzi. Bardziej mi się podoba takie dziennikarstwo, jakie prezentuje właśnie Bob McKenzie, który szanuje swoje źródła, ale też szanuje ludzi, o których pisze.
To jest... myślę, że ten temat Hall of Fame właśnie skończyliśmy na Bobie. No teraz przeszedł w ogóle temat zupełnie inny. Do ludzi, którzy do tej Hall of Fame mają jeszcze bardzo daleko. To bardzo, bardzo daleko. Bo chciałem swoją trójeczkę przyznać kilku młodym zawodnikom, którzy już wiedzą, że zostają w NHL raczej do końca sezonu. Vancouver Canucks ogłosili, że w klubie zostanie Jake Virtanen i Jared McCann, taka dwójka młodych zawodników. St. Louis Blues wiemy oficjalnie, że z klubem zostaje Robbie Fabry. Tą magiczną liczbę 9 spotkań z Pittsburgh Penguins przekroczył Daniel Strong. Wszystko wskazuje na to, że St. Louis też na cały sezon zostanie młody obrońca Colton Parayko. No wiemy, co jest ta granica tych 9 spotkań, kiedy już rozpoczyna się na dobre ten kontrakt, pierwszy rok kontraktu entry level. Oznacza, że ten rok jest spalony, ci zawodnicy nawet gdyby wrócili w tej chwili do juniorów, to ten kontrakt już właśnie będzie się liczyć przez pierwszy sezon, bo gdyby wcześniej trafili z powrotem do juniorów, to ten kontrakt jeszcze by nie zaczął obowiązywać. Dlatego ta bariera 9 spotkań jest liczbą, o której często mówimy w takich przypadkach. No ci chłopacy już wiedzą, że zostają w NHL, czyli zaprezentowali dostateczny poziom hokeja. Tak, oczywiście. Dla nich to jest takie mega wydarzenie z tej strony właśnie pod względem tej sportowej kariery. Myśli o tym, że nadal mogą grać z najlepszymi, pokazywać i tak dalej. Z drugiej strony też duża ulga finansowa, bo wiemy, że odpala się ten kontrakt. Super, dla klubu gorzej. Dla klubu gorzej, tak. Dlatego te kluby tak szachują tymi meczami. Zazwyczaj po 9, jeżeli nie są pewne, to dziękują i porozmawiamy w przyszłym roku, albo już nigdy. No a tutaj udało się paru osobom. Fajna sprawa z Jaredem McCannem i Jake'em Virtanenem, bo tam w Vancouver Canucks, nie wiem czy słyszałeś, jak postąpiono. Zaproszono ich, tak, po jednym z treningów zaproszono do pokoju, gdzie analizuje się wideo. Właśnie nie, w szatni. Tak. W szatni siedzieli. Zaczęło się kazanie, jazda pełna była. Oczywiście na wideo wytykano im każdy najmniejszy błąd. No i to trochę bolało, oczywiście obaj spodziewali się, że wiąże się to z takim przekazaniem informacji, że sorry panowie, zobaczymy się tam w obozie, może za rok, na obozie może będziecie lepsi, popracujcie nad tymi błędami, które właśnie wam tutaj pokazaliśmy. Ale okazało się, że... To muszą popracować, ale muszą to poprawić szybko, bo zostają. Tak, tak. I to był szok dla tych zawodników. Widziałem wideo, które zaraz po tym, po wyjściu praktycznie z pomieszczenia, no to jeszcze byli w takim dużym szoku. No, młodzi ludzie, którzy zostali troszkę wkręceni. W fajny sposób, myślę, że jeszcze bardziej im to smakowało. Ten sukces ogromny. No i tak, i dobrze grają, bo o Jake'u Virtanenie ja już mówiłem jeszcze w pre-sezon, gdzie mi fajnie imponował, jak na takiego młodego człowieka grał ciałem. Myślę, że on dla Vancouver może być Milanem Luciciem, który jeszcze nigdy nie grał w Vancouver, mimo że pochodzi z Vancouver. To może być bardzo złe skojarzenie dla kibiców Canucks, Milan Lucic. Tak, tak, no ale Milan Lucic jest z Vancouver, więc ja tutaj widzę Jake'a Virtanena właśnie w takim trochę stylu. Zobaczymy, jak się rozwinie, bo to też ciężko powiedzieć. Wiemy, że zawodnicy lubią zmieniać i też trenerzy lubią zmieniać tych zawodników. Zobaczymy, jak jego kariera się rozwinie. A Jared McCann, to myślę, że on miał jeszcze lepsze wejście do tej drużyny Canucks. W ogóle tam jest spora grupa tych młodych zawodników, takich, o których no mówimy, że mogą odpalić, mogą mieć te breakout year. A mi z kolei bardziej to do gustu przypadł duet z St. Louis, powiedziałem przed chwilą, czyli właśnie Colton Parayko, młody obrońca, który tak trochę znikąd się wziął, bo przyznam szczerze, nie za bardzo kojarzyłem historię tego chłopaka przed sezonem. Z zaskoczenia pojawił się w NHL. No ale robi furorę, coś takiego jak John Klingbeck w zeszłym sezonie. Mam takie skojarzenie. Tak. Strzela mnóstwo goli, zbiera mnóstwo asyst. A tak naprawdę nie do końca mam świadomość, skąd on się tam wziął. Gdzie on miał taki potencjał wielki schowany? Nie wiedziałem o tym, przyznaję bez bicia. No tak, strzela bramki i jest, rzeczywiście jest teraz, zwłaszcza po odpadnięciu Conora McDavida z tego wyścigu,
No to mamy dosyć wyrównaną grupę młodych zawodników, którzy mogą o to zawalczyć. A Dave wypadł już na stałe? Nie jestem przekonany. Słuchaj, bukmacherzy uznali, że tak. No tak. Wypadł przynajmniej na 2 miesiące, ale jeżeli wróci w połowie stycznia, to może jeszcze wygrać sylwetkę. Adrianie, musisz wrócić. Nie wiem, skąd do mnie teraz mówisz, ale musisz wrócić. Jestem. Dobra. Dobrze. Jeszcze chcę. Bo zniknąłeś mi gdzieś w jakiejś studni, gdzie schowałeś na chwilę. No to już technika, wiesz, to nie są perfekcyjne sprawy, wszystko na live się psuje. Oczywiście. Jakieś mamy jeszcze punkty? Mamy. Mamy dużo, bardzo dużo, a już długo rozmawiamy. I tę dwójeczkę tutaj masz wytypowaną przy takiej starej historii. To jest stara historia, która nabrała dla mnie nowego wymiaru, nowego sensu. Myślę, że dla wielu osób nabrała, no bo Boston Bruins podejmowali ostatnio Dallas Stars u siebie w TD Garden. No i dostali bęcki. Strzelił im 3 bramki Tyler Seguin i od razu oczywiście wszyscy wracali do wymiany z jego udziałem, bo wiemy, że niedźwiedzie pozbyły się tego napastnika. I była rozmowa o tym, że ten Tyler Seguin nie do końca w tej drużynie się raz, że odnajduje, dwa, że tam były jakieś pozalodowiskowe sprawy. Wiadomo, młody chłopak lubi pożyć, poimprezować i to nie do końca do filozofii klubu pasowało. No i w tej chwili prezydent tego klubu, Kamili, były zawodnik też, no tak delikatnie dał do zrozumienia, że no jednak może to był błąd. Może niepotrzebnie myśmy z tym Seguinem się tak pośpieszyli. Może można było to inaczej rozwiązać. To są słowa Nirego w jednym z wywiadów dla dziennikarza z Bostonu, CBS Boston. Fajnie, że jest taka refleksja, bo dalej pójść za partę i mówić, że dobrze się stało, że żeśmy na tym robili interes. To by było robienie krytyna totalnego. Dokładnie. Tutaj pierwszy raz takie słowa padły, że rzeczywiście popełniono błąd i można było inaczej to rozwiązać, nie tak na hura. No ale Boston ma doświadczenie w oddawaniu młodych gwiazd, młodych zawodników. Jakoś z tym żyją, jakoś sobie radzili w ostatnich latach. Chociaż wiemy, że ten ostatni kryzys, który ich dotknął, jest chyba najpoważniejszym w ostatnim pięcioleciu. No tak, na pewno ten ubiegły sezon był słaby. Już nie raz rozmawialiśmy o tych, a raczej błędnych decyzjach Bostonu. Troszeczkę się nawarstwiło tych błędnych kroków. Ale cóż innego ten Mili miał właśnie powiedzieć. No, doskonale sobie zdaję sprawę, że pospieszyli się z oddawaniem tej winy. No ale prawdopodobnie też pospieszyli się z oddawaniem takiego Hamiltona. Tak? No tak, tak. Nie zrobili z pewno wszystkiego ku temu, by zatrzymać ten talent. Zobaczymy, co będą robić dalej, bo dalej jest w Bostonie dużo perspektywicznych zawodników. Może ktoś z nich wyrośnie na dużą gwiazdę. Zobaczymy, co się z nim stanie, tak? Jest tam szczególny gwiazd tej drużyny. Zobaczymy, tak. Może mało sprawiedliwy. Młody chłopaków, ale nie widzę tam ani jednego zawodnika. Mamy w miarę takich talentów, takich Hamilton, jak Bailey. No, surowa ocena, ale może tak być. Może tak być, że Boston rzeczywiście będzie miał słabszy okres i dopóki nie sięgnie rzeczywiście po ten kolejny jakiś wysoki pik. Inna sprawa, że w Bostonie jest dobry development. Dobrze się zajmują tymi naprawdę utalentowanymi graczami. Dobrze wyciągają z nich to, co najlepsze. Bo to też jest umiejętność, bo nie sztuka jest zmarnować. Ja sobie patrząc po prostu po nazwiskach na farmie klubu, naprawdę nie widzę chłopaków, którzy byliby w stanie tą tapetę swoich pociągnąć niż 4-5 sezonów. Będzie słabo. Mhm. No, może tak być. A wracając jeszcze do Seguina, to on jedną z fanek uraczył takim fajnym gestem. Ona miała urodziny, chyba 16. Tak. Podjechał, rzucił krążek. Potem po meczu doszło jeszcze do spotkania. Jakiś przyjacielski uścisk. To są zawsze rzeczy, które... No, które zdobywają ci pana na całe życie i dla, myślę, klubu, dla ligi, dla zawodnika samego, tacy gracze są najbardziej lubiani. No fajnie, to był fajny obrazek, w tej hali też, to, ale to była chyba kibiczka Dallas, po bluzie Dallas, z tego co pamiętam. Nie, to kibiczka Bostonu, ale w bluzie Seguina. W bluzie Seguina, no właśnie, to tak było. Dobra, next point. Tak, no ostatni, finalny punkcik.
jedynka wędruje do... No właśnie, mam tutaj kłopot. No chyba do ligi, do całej ligi. Bo bardzo nie podobają mi się coachowskie challenge w stosunku do sytuacji, kiedy mamy goal interference, czyli kiedy bramkarz jest wytrącany z równowagi, kiedy bramkarzowi coś przeszkadza w wykonywaniu interwencji, kiedy pada gol. Bo w ostatnich dwóch, trzech tygodniach zaobserwowałem dość sporo sytuacji, kiedy trenerzy rzucają tym challenge'em właśnie w tych spornych sytuacjach, kiedy dochodzi tam do jakiegoś kontaktu większego, mniejszego między napastnikiem a bramkarzem. No i dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w zasadzie każdy najmniejszy kontakt napastnika z golkiperem drużyny jest odwzywany na korzyść drużyny, gdzie bramkarz był faulowany. Akurat no nie mam przed sobą teraz dokładnych sytuacji, żeby tutaj powiedzieć, o jakie mecze mi chodzi. Na pewno wczoraj w spotkaniu New Jersey z Vancouver była taka sytuacja, zdaniem sędziów Alex Burrows przeszkadzał Tobi Kincaidowi, bramkarzowi New Jersey w interwencji. No jak oglądałem powtórę 10 chyba. I naprawdę no nie widzę tam najmniejszych podstaw do tego, by nie uznawać tej bramki, która w tej sytuacji padła. I tych sytuacji mieliśmy już w ostatnich tygodniach 3 czy 4 właśnie. No delikatny kontakt powodował, że mieliśmy anulowane bramki. Nie podoba mi się to zupełnie. Nie uważam, by taki był cel tych challenge, kiedy były wprowadzane. O, zawsze figurowała taka opinia, przynajmniej tutaj wśród większości fanów, ona nigdy nie była potwierdzona oficjalnie przez jakichś tam przedstawicieli jednej czy drugiej strony, ale że zasady NHL i IHF troszkę różnią się właśnie w konsekwencji odgwizdywania pewnych rzeczy. W NHL mieliśmy zawsze wrażenie, że sędziowie czasem puszczą troszkę spalonego, puszczą dużo więcej można było sobie pozwolić właśnie w pracy na bramkarzu w tym polu bramkowym. No i sędziowie chyba dalej stosują się do tej niepisanej reguły, że chcą pozwolić na coś więcej graczom, no ale jeżeli liga dała takie narzędzie trenerom do sprawdzania na wideo, to taki arbiter nie ma już wyboru. Jeżeli trener sprawdza i on to ogląda, no to nie może już udać, że nie widzi, że chce to puścić, żeby to poszło, bo to nie jest nic takiego. Jesteś w polu bramkowym, zasada jest pisana taka, że w tym polu nie możecie być, nie możesz swoją obecnością w tym pomalowanym polu przeszkadzać bramkarzowi. Tak, tylko moment, no w NHL nie mamy czegoś takiego jak spalony w polu bramkowym. To funkcjonuje. Nie, można tam jeździć, ale jeżeli krążek leci w stronę bramki, to już jesteś domniemaną przeszkodą bramkarza. No cóż, w wyjściu, to się zupełnie nie podoba. Szczerze mówiąc, uważam, że... Nie jest to atrakcyjne dla widowiska na pewno. W kontekście tych trenerskich challenge'ów uważam, że nie do końca było to przemyślane mimo wszystko. Dopiero teraz nam wychodzi na wierzch ten kwas a propos. Tak, i powiem Ci, że... Uważam, że jak najszybciej należy zareagować, jak najszybciej należy wyznaczyć jakąś jasną granicę. Znaczy, właśnie, ta granica raczej nigdy nie będzie jasna, to zawsze będzie granica uznaniowa, bo jeden sędzia spojrzy, on zinterpretuje tę sytuację, a no tak, no tutaj jest kontakt ewidentny, to jest faul. Inny sędzia, też wysoko kwalifikowany arbiter NHL spojrzy na tę sytuację, według interpretacji w tej sytuacji wszystko jest okej. Także tak samo jak my się tutaj możemy wykłócać, ja z tobą, czy ktokolwiek inny, możemy tutaj dyskutować, że w danej sytuacji był faul, tutaj nie. To jest ta różnica opinii. Natomiast uważam, że dziś ta granica przesunęła się niebezpiecznie w stronę koszykówki. Jest kontakt, nie ma gola. Nie podoba mi się to zupełnie. No tak, jest ryzyko rzeczywiście, że to się będzie pogłębiać, bo tak jak mówię, narzędzie zostało przyznane, a sędziowie no troszkę są Bogu ducha winni w tym całym zamieszaniu. Liga musi popracować chyba nad zakresem, nad możliwością, tak, tego narzędzia. Jest do tego okazja już dzisiaj, chyba w nocy, czy jutro w nocy spotykają się menadżerowie i będą dyskutować na ten i inne tematy. Chyba w Toronto jest to spotkanie. To jest takie... Jeszcze potem masz w grudniu spotkanie, na którym będzie być może ta decyzja o rozszerzeniu ligi. Także to już cały czas... Na tych spotkaniach na Florydzie, w Boca Raton.
będą tak. Tak. W chwili nie wiem, oni w Toronto bo Nowym Jorku obradują. Nie pamiętam szczerze mówiąc. Dokładnie, no wiem, że ma dojść do takiego spotkania i ma dojść do tych rozmów właśnie o nowych elementach, czyli o tych Coach Challenge i o dogrywkach. A dogrywki też już się, mam wrażenie, po tym pierwszym wow trochę opadło. No, było oczywiste. Ta ekscytacja opadła. Fajny użyłeś wczoraj w tekście tweet, że niektóre drużyny już potrafią wszystkim obrzydzić nawet tą grę 3x3. Długo nie musieliśmy czekać. Dyskutowaliśmy o tym jeszcze na wakacjach. Ty wtedy wyrażałeś obawę, że znajdą się specjaliści, którzy i tak będą grali karne i tak będą chcieli grać. I są, tak. Tutaj mamy chyba Ottawę Senator głównie na myśli. Ale i Coach Challenge też, widzisz, wszyscy nauczą się wykorzystywać. No tak, no właśnie trenerzy, warto zauważyć, statystyka jest w tej chwili bardzo dla nich korzystna. Tak. Bo w artykule jednego z dziennikarzy PSN znalazłem takie liczby. Przed Halloween na 17 prób podjętych przez trenerów, tylko 4 były skuteczne. Czyli tylko w 4 przypadkach sędziowie przychylili się do opinii trenera, który challenge'ował ich decyzję. Natomiast już po Halloween, czyli w ostatnich 10 dniach, tak, sprawdzano aż 15-krotnie decyzję sędziów i 7-krotnie przyznawano rację trenerom. Czyli to już mamy skuteczność blisko 50%. To już fajna sprawa. Ale właśnie tutaj to sporo tych decyzji zapada a propos tych goal interference, czyli tych sytuacji, które mi się zupełnie nie podobają w tej chwili. Tak. Dzisiaj w nocy mamy jeden mecz. O, rano nawet. Właśnie, no u nas to rano. Można zobaczyć Anaheim Ducks walczących z Arizoną Coyotes. No, polecamy ten mecz do oglądania? Jeżeli ktoś wstaje rano, no to nie widzę przeszkód, żeby obudzić się o te 2 czy 2,5 godziny wcześniej i zepchnąć sobie na to spotkanie. No natomiast, tak szczerze mówiąc, no niespecjalnie grzeje mnie to wydarzenie. Dużo ciekawsze spotkanie, wydaje mi się, będzie się jutro w Minnesocie, gdzie mamy taką fajną, dywizyjną, twardą rywalizację między Winnipeg Jets a Minnesota Wild. Jak wiadomo, no wszystkie te spotkania w Divizji Central to są hitowe gry w tym sezonie, tak naprawdę. Za wyjątkiem meczu z Colorado, Avalanche, ta cała reszta to naprawdę jabłka. No tak, karuzela się kręci. Dzisiaj jeden mecz, jutro widzę, że cała pokaźna lista. A na dzisiaj chyba już będziemy kończyć. No ale tak, na wyższa pora. Znowu godzinka audycji za nami. Polecamy się. Tak, zaglądajcie, czytajcie. Będziemy dużo materiałów wrzucać w tym tygodniu na NHL.pl. No i nasza audycja znowu pod koniec tygodnia. Coś sobie podsumujemy. Zobaczymy. To chyba na początku przyszłego dopiero. A no tak, bo ty wyruszasz w rejs. Tak, nie będzie mnie przez weekend. Chyba, że jeszcze przed weekendem zdążymy jakiś taki szybki odcinek w locie nagrać, ale to się zobaczy. Zobaczymy. W takim razie miłego wypoczynku czy podróży służbowej. Nie wiem, nie wnikam, ale miłego. Do usłyszenia, dzień. Cześć.